Przyjechać w Belmonte. Jest dzisiaj poniedziałek i mamy nadzieję, że uda nam się dzisiaj napić kawki, czekolady i zjeść churros. Płacić pieniądze, bo nie mam hajsu. Teraz można wyczuć, że jesteśmy w Andaluzji. Jest tutaj bardzo specyficzna zabudowa. Ulice są tak zbudowane, że bardzo blisko są mury domów. Królują czarne kraty, zarówno w oknach, jak i na balkonach. Jest kolorowo, są kafelki. Delikatne zdobienia, ładne wykończenia. Bardzo mi się to podoba. €6 za wypłatę z bankomatu. Dziwny bankomat. Nie wiem, patrzę. Jest kamera. No nie jest proste. W Hiszpanii wypłacenie pieniędzy wiąże się z prowizją. Kiedyś te Caixa banki dawały za darmo, ale teraz już 2 euro, no a tamci chcieli 6 euro. To jest poronionym pomysłem. Apenas dos churros, dos café con leche, un chocolate. Pyszna. W Portugalii też takie coś robią, tylko że w Portugalii to jest słodkie, oni po prostu rzucają do cukru cynamonu, a tutaj to jest słone. W sumie jest słone ciasto, które idealnie pasuje z czekoladką albo kawusią poranną. Od paru miesięcy w Portugalii jest lockdown, w zasadzie od przed świąt, i wszystkie kawiarnie są zamknięte, nie ma możliwości napicia się kawy gdziekolwiek. Dlatego piję pierwszy raz kawę od 2 miesięcy, którą nie zrobiliśmy sobie sami, tylko po prostu jest kupiona w barze. I kawa, jak ci ktoś zrobi, smakuje zawsze lepiej niż samemu, jak się robi. Czy wy też tak macie, że jak ktoś wam zrobi kawę, to ona lepiej smakuje niż ta, którą sami sobie robicie? Dajcie nam znać. Cudowno. Ja
jedziemy sobie, jedziemy, jest piękne słońce, no cudowna temperatura i jedziemy do Kadyksu. 15 km zostało do Kadyksu. No, jedziemy, bo chciałam Wam pokazać Kadyks. Myślałam, że zatrzymamy się tam na dzisiejsze popołudnie. Pójdziemy wspólnie na spacer po Starym Mieście, a jutro z rana jeszcze pójdę na ostatni surfing, bo niestety przez to, że w Portugalii jest lockdown, plaże są zamknięte, nie chciałam ryzykować i iść surfować, więc myślałam, że uda się to w Hiszpanii. Natomiast jedziemy, jedziemy, jesteśmy już właściwie przy Kadyksie i właśnie zadzwoniła moja mama i powiedziała nam, że no jest taka szansa, że od piątku najbliższego zostanie wprowadzona kwarantanna dla osób wracających do Polski, nie posiadających testów. W związku z czym dla nas trochę się komplikuje ta sprawa, bo testy, które teraz mamy, do Polski nie będą ważne. Czyli będziemy musieli robić je jeszcze raz. No i po prostu postanowiliśmy, że zmieniamy plany, nie jedziemy do Kadyksu, zostawiamy Kadyks na spokojniejsze czasy. No i ciśniemy do Polski, czyli robimy dokładnie to samo, co ostatnim razem. Będziemy jechać dzień i noc, po to, żeby być najpóźniej w piątek w Polsce. 3403 km z domu do Krakowa, 1 dzień i 13 godzin, tak wskazuje GPS. Jedziemy teraz, zbliżamy się do Kordoby i widzę od jakiegoś czasu taką wystającą, dziwną wieżę, która świeci. I zaczęło mnie to po prostu ciekawić, bo to światło cały czas było, bez względu na to, z którego miejsca, pod jakim kątem patrzyłem na to. No i mówię do Kaśki, żeby to wygooglowała, bo to jest coś dziwnego, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Łukasz kazał mi to sprawdzić na satelitarnym zdjęciu na Google Maps. Okazało się, że jest to elektrownia, która działa w ten sposób, że na ziemi są ustawione lustra i te lustra są skierowane właśnie na wieżę. Ta wieża otrzymuje no, olbrzymią ilość ciepła i w ten sposób podgrzewa parę. Para nakręca turbinę, no i w ten sposób powstaje prąd. Tam jest jakaś sól jeszcze. Tak, tak. To, co jest ogrzewane w środku, właśnie przez promienie słońca, w środku tej wieży jest jakiś roztwór solny. No i to właśnie on jest podgrzewany i to on powoduje, że ta para, tam ta woda wytwarza parę i napędza turbinę. I to działa trochę na zasadzie elektrowni jądrowej, z tym, że właśnie jest wykorzystywana energia słońca do ogrzania tego roztworu. Normalnie jak z filmu, to jest tak jak jest tam czy w tym Władcy Pierścienia jest taka wieża świecąca i tutaj dokładnie taka sama, tylko że tego białego jasnoksiężnika, tego Gandalfa, po prostu taka biała wieża na górze, po prostu jasny, wielki płomień. Super. Promienie słoneczne, energia z solaru, zajebista sprawa. Niestety górę wzięło najpierw nasze zastanawianie się i zanim złapałam za kamerę i to włączyłam, no to minęliśmy tą wieżę, także nagra się w tylko bardzo niewyraźny sposób. Tak, no tak. Najpierw przeżywamy, a potem to nagrywamy zazwyczaj, no i nie zawsze to ma plusy. Dobra, chcę Wam jeszcze powiedzieć jedną ciekawostkę. Chodzi mianowicie o te czarne byki, które stoją przy drodze. Skąd one się wzięły i dlaczego tutaj są? W latach 50. firma Osborne, produkująca alkohole, mocniejsze alkohole typu koniak, zleciła pewnemu artyście postawienie właśnie takiego czarnego byka. Wtedy nie był cały czarny, miał białe rogi i na środku był napis Osborne, nazwy właśnie firmy, o której opowiadam. No i zleciły pewnemu artyście, żeby postawił takiego byka przy drodze i to była ich reklama, reklama właśnie ich alkoholi. No i te byki sobie się tak pojawiały w różnych miejscach i w roku 88 hiszpański rząd wprowadził zakaz umieszczania billboardów i dużych reklam na terenie całej Hiszpanii. No i byki miały także zniknąć, bo one były właśnie nośnikiem reklamowym, ale jak się okazało, w międzyczasie Hiszpanie pokochali te byki i stanęli murem za bykami i te wszystkie reklamy zniknęły, a byki pozostawiono i od tej pory te byki już przestały być kojarzone tylko i wyłącznie z tą firmą alkoholową, a stały się po prostu symbolem Hiszpanii. Żeby były bardziej trwałe, zostały one zamalowane całe na czarno, wykonane zostały też właśnie z takich metalowych części, przez co
właśnie są bardziej odporne na warunki atmosferyczne. No i właściwie teraz stały się ikoną Hiszpanii i można, my turyści możemy sobie kupować na przykład naklejki właśnie z takim wizerunkiem byka do przyklejenia na co kochone? Kochone znamy, takie wielkie kochone. Tak, tak byki. Jest. Ten byk jest dosyć szczegółowo zrobiony. No i można sobie takie naklejki kupić, żeby na przykład nakleić na tył samochodu. Można kupić magnesy. No i tak, taka oto historia, jak zwykła reklama, jak billboard stał się właśnie ikoną i symbolem dla całego narodu. I teraz pytanie do was, jak myślicie, gdyby w Polsce miało się coś takiego wydarzyć, to co to by było? Co byłoby naszym polskim symbolem? Też jakieś zwierzę? No. Ciekawe. Kosz, jak myślisz? No, biały orzeł? Nie chcę narzucać tutaj odpowiedzi, ale wydaje mi się, że małpka, nie? Bo chyba tego jest najwięcej w Polsce teraz. Mamy kolejny dzień, jesteśmy dzisiaj w okolicy miasta San Sebastian, przejechaliśmy dosyć długo, jechaliśmy mniej więcej do pierwszej, po pierwszej chyba przyjechaliśmy na ten parking, jesteśmy jakiegoś McDonalda, nie wiem co to jest. Był śnieg, jechaliśmy przez góry, które były totalnie ośnieżone, przed nami jechał pług, który wysypywał sól, więc pierwszy raz w życiu widziałem w Hiszpanii śnieg. Natomiast jest problem z odpaleniem tego samochodu. Próbowałem dzisiaj odpalić samochód i nie wystartował. Czyli Max, którego poznaliśmy parę dni temu i w zasadzie chyba w ostatnim odcinku o nim mówiłem, miał rację, czyli te świece po prostu nie dają rady na tym mrozie. Spróbujemy odpalić go na plaku. Miejmy nadzieję, że się uda. Czy no ja mam nadzieję, że się uda. Przejechalibyśmy w ogóle dzisiaj, jakbyśmy odpalili, to byśmy cisnęli aż do Polski pewnie, jakbyśmy mogli. Ale nie możemy, bo w Francji jest ta godzina policyjna do 18:00. Więc dzisiaj będziemy mogli jechać jako kawałek, podejrzewam, w okolice Paryża, tam gdzieś się prześpimy, no i rano będziemy próbować znowu odpalić. Miałem go ustawić pod słońce, tak żeby za dnia, no od rana słońce wstawało i go ogrzewało ten silnik, ale kurczę, po prostu myśleliśmy, że staniemy dzisiaj przed wschodem słońca, więc olałem to. A szkoda, bo mogło to na pewno coś pomóc. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało odpalić. Przed wyjazdem, już w zasadzie dawno temu, kupiłem kiedyś na stacji benzynowej taki samostart w momencie, kiedy byłoby zimno. To tutaj mechanik mi kiedyś pokazał. Odkręca się tą rurę, która doprowadza powietrze przez filtr paliwowy. No i tam trzeba psiknąć tego spraya, no i miejmy nadzieję, że ruszy. Kaśka będzie kręcić, a ja będę pryskał. Gotowa? Dobra, no to... Start! Dość! Nie, dajmy plaka. Zmiana na inne, bardziej sprawdzoną rzecz. No dobra. No! Uratował nas plak, czyli taki spray do kokpitów. To jest nie oryginalny plak, tylko jakiś taki lepszy, ale ma te same właściwości. Natomiast ten quick start, drugi raz go używam, pierwszy raz wydawało mi się, że może w złym miejscu psikam. W ogóle nie pomógł. A plaka zaczęło tak delikatnie, prysnąłem i od razu zastartował. Więc producencie tego czegoś, shame on you, wstydź się. Ceramic Space Technology, produkowane w Polsce, wstyd. Wstyd i hańba po prostu. Do kosza. A plak, dziękuję bardzo. Uratował nam życie. Ostatnią stację benzynową przed Francją, ale ja muszę jeszcze umyć samochód, bo przed chwileczką zobaczyłem, że cały samochód w soli. Ojej, patrzcie tu, całe lusterko
Dobra, to my jemy. Była godzina 18, jest 6 minut po. Przyjechaliśmy na miejscówkę. Nieciekawa miejscówka, pokażę wam teraz, jak wygląda. Ale no, będziemy tu tylko spać, więc nie będzie problemu. Pisaczek, ponieważ w międzyczasie się zmienił licznik. I zaznaczam kolejną kreseczkę na naszej tablicy. Mamy 66 tysięcy przejechane. Ci, co nie pamiętają albo nie wiedzą, to są kilometry, które pokonaliśmy. No tutaj już się bleknie. Te pierwsze kreski, które były robione na początku, to już blekną. No i dwa razy mamy 66 tysięcy kilometrów w tym vanie przejechane. A jak zaczynaliśmy podróż, to my myśleliśmy, żeby maksymalnie 40 tysięcy. Tak więc już przekroczyliśmy to. Idę coś gotować i sprawdzać pocztę i pracować, bo dostaliśmy dużo fajnych e-maili. A, zaraz wam powiem, jednego fajnego e-maila wam pokażę. Do środka. Dostaliśmy maila od Piotra z Manufaktury Książek. Piotrek nam pomagał przy wydaniu książki Wielki Wóz. On się zajął całym tym procesem wydawniczym. No i teraz od paru miesięcy współpracujemy z Piotrem przy nowym projekcie, przy nowej książce. Już wam mogę zdradzić, że będzie się to nazywało Księga Podróży. I będzie to połączenie pamiętnika, notesu, dziennika uważności, dziennika wdzięczności, czyli takiego po prostu takiego narzędzia, które będzie można zabrać ze sobą w podróż i utrwalić wszystkie swoje wspomnienia, swoje uczucia, no i później zachować sobie na przyszłość i na przykład pokazać dzieciom albo wnukom. To nie będzie taki zwykły notes z pustymi kartkami, tylko tam będą też różne zadania i podpowiedzi o tym, jak pisać dziennik, jak robi się listę wdzięczności i no naprawdę bardzo dużo rzeczy tam. Będą naklejki i mapy, więc to będzie taka obszerna po prostu publikacja. O wszystkim dokładnie, dlaczego taka, a nie inna forma, to opowiem Kasia, ponieważ ona jest autorką, w 100% ona jest autorką tegoż dziennika. W następnym odcinku po prostu Kasia wam to wszystko opowie. Natomiast dzisiaj chciałbym was prosić o to, żebyście nam pomogli wyborzyć okładki. Ponieważ dostaliśmy 6 propozycji okładek. Dwie odpadły od razu, bo no, po prostu nam się nie podobają. Natomiast nie wiemy nadal, która jest najlepsza. Każdy z nas ma faworytów. Ja mam jednego faworyta, Kasia ma jednego faworyta, ale chcielibyśmy po prostu poznać waszą opinię, no bo to będzie dedykowane dla naszych widzów, dla was ta książka. I chcielibyśmy, żeby po prostu to było też, żebyście mieli swój udział w wyborze. Dlatego jest bardzo proszę, jeżeli możecie, to wejdźcie na stronę podróżowanie.pl przez okładka i tam znajdują się 4 propozycje. Te propozycje teraz widzicie. No wszystkie są ładne, każde mają coś ze sobą, no każde są po prostu wyjątkowe, natomiast no chcielibyśmy się dowiedzieć, która jest po prostu najlepsza. Możecie oczywiście wpisywać w komentarzu tutaj pod tym filmem, tak będzie, podejrzewam, że prościej, ale jeżeli się zdecydujecie na to, żeby wejść na stronę podróżowanie.pl przez
okładka i podacie swój adres e-mailowy, to zaprosimy Was na live'a, premierowego live'a, bo nie zamówiliśmy dużo tego zeszytu, też nie wiemy jakie będzie zainteresowanie, więc na początku będziemy go sprzedawać w ograniczonym limicie i chcielibyśmy po prostu zaprosić wszystkie osoby, które będą zainteresowane na live'a i na live'ie rozpoczniemy sprzedaż i przedsprzedaż. No i później zobaczymy, jak to będzie działało, więc jeżeli chcecie być na tym live'ie, to wejdźcie na stronę podróżowanie.pl przez okładka i tam podacie swój adres e-mailowy i my po prostu wyślemy Wam zaproszenie w podzięce. Na tym live'ie też będą gratis do tej książki i będą prezenty i będą jeszcze niespodzianki, dlatego też zachęcam serdecznie do wejścia na tą książkę. To tyle. Ja już z góry serdecznie dziękuję za wszystkie oddane głosy. Wyniki oczywiście poznacie na tym live'ie, jak zdecydujemy, podliczymy te wszystkie głosy. A my teraz idziemy na spacer z Kasią, ponieważ jeszcze świeci słońce, jest zachód, więc może się nam uda jeszcze coś nagrać. Co prawda nie wolno się poruszać po ulicy, ale jesteśmy w lesie, więc no jest to jakaś jezdnia, ale przed nami jest taka bardzo ładna ścieżka. No i poszliśmy tam w tamtą ścieżkę, tam za mną i doszliśmy do sobie parę metrów i nagle coś zaszeleściało w liściach. Zobaczyłem, że jest bardzo dużo śladów po dzikach i po sarnach, więc zawinęliśmy się i wróciliśmy. Pójdziemy teraz wzdłuż tej jezdni na chwileczkę rozprostować kości, no bo dziś 12 godzin byliśmy w aucie i jechaliśmy. Uwaga, to są kolce. Policji nie ma? Nie ma.